Trenerze, już oficjalnie asystent Krzysztofa Dębka. Jaka rola jest dla Pana przewidziana w zespole rezerw Legii? No, można powiedzieć w pewnym sensie, że będę miał podwójną rolę do spełnienia. Pierwsza kwestia to na pewno wspomaganie trenera Dębka i całej drużyny. Robienie wszystkiego, żeby właśnie drużyna jak najlepiej funkcjonowała, żebyśmy indywidualnie, chodzi mi tutaj o piłkarzy, robili postępy, a przede wszystkim też jako drużyna osiągali jak najlepsze wyniki. A z racji tej, że jestem też początkującym trenerem, więc też się uczę i też uważam od trenera, który już jest kilkanaście lat w zawodzie, ma doświadczenie. Czyli trener Dębek ma mi coś do przekazania, ja mam coś do, w cudzysłowie, wyciągnięcia dla siebie, tak samo od pozostałych członków sztabu i od zawodników też, bo to jest pierwszy raz, że po karierze zawodniczej jestem teraz po drugiej stronie. Do tej pory piłkarze byli moimi kolegami, teraz to odrobinę się zmienia. Perspektywa i pogląd, ale myślę, że obustronna korzyść jest i to jest najważniejsze, że zarówno dla mnie, jako kogoś, kto się uczy, i dla klubu, który wydaje mi się, że w mojej osobie też będzie miał człowieka, który jest w stanie pomóc. W zasadzie od rocznika 2001 do pierwszej drużyny zakończywszy, mam przegląd i wiedzę na temat w zasadzie każdego chłopaka. Tutaj oprócz tych, których doszli i dołączyli do klubu niedawno, więc jest to coś, co bardzo ułatwia mi w tej chwili pracę, bo w zasadzie wiem, kogo na co stać i jakie też są mankamenty w niektórych zawodników i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby oni te się rozwijali, aczkolwiek to też i przede wszystkim zależy od nich samych, to oni wybierają, czy chcą być piłkarzami z najwyższego pułapu, czy chcą dążyć do tego, czy po prostu chcą się zadowolić czymś dużo mniejszym. W życiu przeżyłem i przeżywałem już to, co ci młodzi zawodnicy dopiero mają przed sobą, więc sam ten fakt jakby daje mi za prawo, że mogę tutaj wystąpić w roli takiego doradcy i w pewnym sensie pomóc w ich rozwoju. Od ich chęci będzie zależało, jak dużo dostaną informacji ode mnie, jak w ogóle dużo będą dostawać informacji od innych ludzi, którzy mogą i chcą im pomóc, bo na pewno każdy tutaj pracujący w klubie to ma za swój główny cel. Naszym zadaniem jest przygotować jednego czy drugiego piłkarza do tego, żeby był gotowy na grze w pierwszej drużynie Legii. Więc pracowałem wcześniej w Głogowie. Tam jakby realizowałem się na poziomie seniorskim, tamtejsza pierwsza liga, nasza polska pierwsza liga. Dostałem sygnał z klubu o możliwości zaprezentowania siebie, swojej wizji, pomysłu na pracę z bramkarzami. No, tak jak myślę, większość ludzi w Polsce do tego podchodzi, że Legia dzwoni raz w życiu, tak? I zostałem zaproszony tam do siedziby już klubu, gdzie mogłem przedstawić też w szczegółach też innym osobom to jak pracuję, jak chcę pracować. Spodobało się, więc jestem. Młody wiek, ale on może być atutem, tak? Oczywiście ten czas, który mógłbym spędzić na boisku z perspektywy zawodnika, jest bezcenny i na pewno ludziom, którzy idą drogą trenerską, przeżywając wcześniej karierę, no mają coś, czego ja nie będę miał w sposób naturalny, że nie grałem ani na wysokim poziomie, ani też czasowo. Ale mam też, mówię, możliwość wcześniej zacząć specjalizować się jako trener i w momencie, kiedy dojdę, nazwijmy to, do tego wieku trenera, który się odbywa, który się zaczyna po 30, czy jak zawodnicy kończą, no to ja już będę miał x lat doświadczenia i raz, że moje zainteresowania gdzieś tam zmierzały w stronę tego, żeby jak tworzyć w ogóle bramkarza,
Do tego szybka propozycja wczesna, bo na dzień dobry można powiedzieć na poziomie trzeciej ligi od trenera, który mnie wcześniej prowadził, skorzystałem. Tym bardziej mi się spodobało, utwierdziło mnie to, że to jest moja droga. No i cały czas z nią brnę, tak? Mam nadzieję, że do przodu ludzie są zadowoleni i ja tak samo robię to, co kocham. Trener, którego obserwowałem w telewizji, tak? Wiedziałem, że wychował fantastycznych bramkarzy i obserwowałem go w telewizji i nagle z nim rozmawiam. Nagle rozmawiamy po partnersku i tak momentami jeszcze, jak pierwsze słowa gdzieś zamieniałem z trenerem Dówkaniem, to tak jakby się szczypałem i tak musiałem łapać koncentrację, że ja z nim rozmawiam, że to jest facet, którego ja w telewizji oglądałem, a nagle mam z nim współpracować. Bardzo otwarty człowiek, niesamowita ikona, jeżeli chodzi o ten klub w ogóle i jako szkolenie bramkarzy. Jestem bardzo zadowolony, że mogę z nim współpracować, uczyć się i korzystać, bo mam na wyciągnięcie ręki zarówno to, że mogę obserwować treningi jego, tak jak i jego kontaktowość, bo i rozmawiamy i planujemy sobie różne spotkania, konsultujemy wiele rzeczy, dlatego ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. I zbudowany tak, tym, że mogę korzystać właśnie z tego i uczyć się dalej jako trener. Tak jak idzie w formie akademii, taki jaki jest pomysł na trenerów, żeby gdzieś tam każdy się rozwijał, dyrektorzy zobaczyli, że może akurat we mnie jest taki potencjał, żeby tutaj właśnie w tą stronę iść i tak naprawdę po rozmowie ze mną mi się ten pomysł bardzo spodobał i tak się znalazłem tutaj w sztabie. No, zaczynałem w grupach młodzieżowych U9, U10. Ostatni rok pracowałem jako trener asystent z grupami U16, U17 i teraz jestem tutaj. Jeżeli chodzi o sam sztab, to bardzo dużo można się od nich nauczyć, sporo doświadczonych trenerów. Także na pewno będę łapał doświadczenie jako jeszcze młody trener. Na pewno będę chciał pomóc. Mam nadzieję, że trenerzy też sporo będą mogli ode mnie zyskać. Także mówię, na pewno rozwijać. To podstawa dla mnie. Głównie moją rolą jest analizowanie, czyli analiza, czy to naszych meczów, czy przeciwnika, w zależności od tego, co potrzebuje pierwszy trener. Ale dodatkowo moja funkcja też może być też oparta na pracy na boisku. Wszystko jest w zależności od tego, co potrzebuje pierwszy bądź drugi trener. Pracuję już kilka lat jako trener i na pewno, tak jak każdy, chciałbym pracować na najwyższym poziomie, ale mówię spokojnie, na pewno mam czas do tego, żeby się uczyć. To jest świetne miejsce do tego, żeby się uczyć. Bardzo dobrzy ludzie są wokół mnie, którzy też mogą mnie dużo nauczyć pod każdym względem, czy to merytorycznym, czy mentalnym. Każdy ma swoje jakieś doświadczenie i ja jestem bardzo zadowolony.